Witamy Państwa na trzecim ogólnopolskim turnieju kwalifikacyjnym kadetów i kadetek w tenisie stołowym Czarnków 2010. Szanowni Państwo, Czarnków już wielokrotnie gościł najlepszych tenisistów stołowych Polski w różnych kategoriach wiekowych. Dzisiaj gościmy najlepsze kadetki i najlepszych kadetów. Witamy Was w Czarnkowie. Władze samorządowe reprezentuje Pan Burmistrz Czarnkowa, Pan Franciszek Strugawa. Serdecznie Pana, Panie Burmistrzu, witamy. Serdecznie witamy trenerów, opiekunów, rodziców, działaczy sportowych, kibiców oraz lokalne media. Proszę Państwa, kierownikiem zawodów i jednocześnie zastępcą sędziego głównego jest Pan Krzysztof Marcinkowski, członek zarządu Wielkopolskiego Związku Tenisa Stołowego w Poznaniu. Szanowni Państwo, niezmiernie nam miło gościć Państwa na kolejnym turnieju ogólnopolskim. Dla wielu trenerów, opiekunów ten obiekt jest bardzo dobrze znany, gdyż nie po raz pierwszy gością w Czarnkowie. W tym niewielkim miasteczku położonym w Dolinie Odeci gościli już najlepsi tenisiści stołowi w Polsce, jak wspomniał kolega dyrektor. Na tej hali mogliśmy podziwiać umiejętności najlepszych tenisistów, medalistów mistrzostw Polski, Europy czy też świata w różnych kategoriach wiekowych z polskimi Chińczykami, Marcinem Kuszyńskim, Natalią Partyką czy też zawodniczkami młodego pokolenia takimi jak Magdalena Szczerkowska czy Klaudia Kuszyńska. Te właśnie zawodniczki na początku lutego w gorącym Egipcie zdobyły srebrne medale w żeglowej juniory, natomiast w grach singlowych zdobyły medale brązowe. Bardzo dobrze zaprezentowały się w tym turnieju nasze kadetki Sandra Babik i Marta Krajewska oraz Olga Szymańska, zdobywczyni złotego medalu w drużynie. W turnieju singlowym kadetek zwyciężyła Sandra Babik, wygrywając w finale z Lucją Truskową 3-2. Utalentowana zawodniczka z Radomia zdobyła również brązowy medal w grze podwójnej w parze z Olgą Szymańską. Szkoda, że tych obiecujących zawodniczek nie zobaczymy w rozpoczętym dziś turnieju, ponieważ reprezentują nasze barwy w turnieju międzynarodowym. Mamy nadzieję, że pomimo braku kadrowiczek rozpoczęty dzisiaj turniej będzie stał na wysokim poziomie sportowym i dostarczy nam wielu emocji. My również, jako Czarnkowianie, mamy swój akcent sportowy. W dzisiejszym turnieju uczestniczy zawodniczka z naszego miasta, Agnieszka Lipska, której życzymy samych zwycięstw. Młodzi tenisiści, jesteście narybkiem polskiego tenisa stołowego. To czy wykorzystacie swoją szansę, w znacznej mierze zależy od Was. Od Waszego zaangażowania, ciężkiej i mozolnej pracy, wytrwałości. Niejednokrotnie zmuszeni będziecie do pokonania własnych słabości, które staną na drodze do osiągnięcia celu. Życzymy Wam, ażeby ten turniej był kolejnym etapem Waszej kariery sportowej. Witam serdecznie władze sportowe uczestniczące w dzisiejszym turnieju. Witam członka prezydium zarządu Polskiego Związku Tenisa Stołowego, który jednocześnie pełni funkcję przewodniczącego kolegium sędziów PZTS pana Piotra Pielasińskiego. Witam członka zarządu Polskiego Związku Tenisa Stołowego pana Władysława Hrabąszcza. Witam kolejnego członka zarządu Polskiego Związku Tenisa Stołowego, który dzisiaj jest obecny, pana Józefa Jagiełowicza. Witam prezesa Wielkopolskiego Związku Tenisa Stołowego w Poznaniu, pana Andrzeja Klapę. Witam trenerów, kadry, kadetów, kadetek i kadetów.
pana Ksiuka i pana Piotra Szafranka. Serdecznie witam wiceprezesa Powiatowego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Czarnkowie, pana Henryka Siemieniewskiego. Dodam tylko, że pan Heniu jest radnym powiatowym i jednym z organizatorów dzisiejszego turnieju. Rozpoczęty dzisiaj turniej prowadzą, jak już wcześniej wspomnieliśmy, pan Piotr Pielaciński jako sędzia główny. Jego zastępcą jest pan Andrzej Glapa. Obsługę komputerową prowadzi pan Władysław Krawąż, który jest jednocześnie delegatem Polskiego Związku Tenisa Stołowego w dzisiejszym turnieju. Witamy serdecznie licencjonowanych sędziów klasy państwowej i związkowej oraz pozostałych sędziów będących uczniami czarnkowskich szkół. O zabranie głosu poproszę burmistrza Czarnkowa, pana Franciszka Strugawę.